Dzień dobry, Patryk Michalski. A państwo skąd przyjechali? Z Bastionu, Bastionu Pisowskiego, niestety, to znaczy, z Jasło. Jasło. Jasło przeprasza za Kurowską. Tak, Jasło przeprasza za Żońce. Państwo za jesteście... Zając, przepraszamy. Państwo jesteście z okręgu, w którym wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, to są ich słowa, że to jest marsz nienawiści. Czy tak wygląda marsz nienawiści? Co państwo na to? Ja sądzę, że komentarz jest zbyteczny, bo widać, wszyscy są uśmiechnięci, choć są źli na to wszystko, co się w Polsce dzieje w ostatnich latach. Rozkradanie państwa. Ja wczoraj byłem na spotkaniu z panem... Z panem Ziobro, bo akurat był w Jaśle. No niestety zrejterował, uciekł, zadałem mu pytanie, bo cały czas jechał na Donalda Tuska. Tak perfidnie, tak po prostu, że coś nieprawdopodobnego. Powiedziałem mu to, skoro taki jest pan Tusk zły, to dlaczego, co pan robił przez 8 lat, panie ministrze, prawda? Zapytam pana jeszcze o to, czy pan czuje, że w tym okręgu wyborczym, w którym do tej pory wygrywało Prawo i Sprawiedliwość, że coś się zmienia, czy zmienia nie? Zmienia się. Najlepszym tego dowodem na to jest fakt, że tutaj przyjechała duża grupa ludzi z samego Jasła. Półtorej autobusa, że się tak wyrażę. Co dawniej, to nie wiem, do taksówki by wsiedli ludzie, którzy mnie zadowoleni, bo jak wspomniałem, jest to bastion PiSu, nie? Ale widać zmiany. Na lepsze. Ostatnie pytanie, czy według maszerują też ludzie, którzy wcześniej nie maszerowali. Czy widzi pan zmianę pod tym kątem? Sądzę, że wściekłość w narodzie już sięgnęła zenitu i efektem tego wszystkiego jest potężna tutaj ta manifestacja, która wystarczy tylko popatrzeć po transparentach, dobitnie i w konkretny sposób ocenia obecny stan faktyczny polityki prowadzonej przez PiS. Niestety, to jest zdegenerowana partia polityczna i koniecznie musi zostać usunięta od władzy. Nie ma innej opcji. Chciałem panią zapytać, jak atmosfera, jak się pani dzisiaj podoba, jak motywacja? Fantastycznie. Motywacja jest bardzo duża. Przyjechaliśmy z Radomia. Pozdrawiamy. Czy taki marsz coś zmieni? No na pewno. Jesteśmy po to, żeby to zmienić. Tak. I dążymy do tego. Musi się zmienić. Nie ma nawet mowy, żeby się nie zmieniło. Dzień dobry panu. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Dzień dobry, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Z jakimi hasłami pan dzisiaj przyjechał? Doprowadzić do zmian i wygrać wybory. To jest pierwsza sprawa. A potem... No i co? I to właśnie na tym można zakończyć. A oprócz tego mamy jeszcze taki moment, element sentymentalny, ponieważ 34 lata temu organizowałem wybory, któreśmy wygrali. Poniedziałek o... Dziękuję bardzo. Skoro świt, zawiozłem wyniki do punktu zbiornego. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry pani, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Chciałbym zapytać o hasła, z jakimi pani przyjechała, atmosferę, o to, co tutaj się dzieje. Widzę Szczecin. Tak, atmosfera jest świetna, możemy cudowna. Możemy ruszyć troszeczkę bardziej, oczywiście. Proszę, możemy sobie spacerować. Nasze hasło to wolność w Polsce, wiadomo. Konstytucja, prawa człowieka, prawa kobiet. To są hasła, z którymi panie przyjechały. A co panie słyszą w tłumie? Co mówią ludzie? Bo mam wrażenie, że są tutaj przedstawiciele naprawdę wielu, wielu polskich miast. No, bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii, bardzo dobra atmosfera. Wszyscy Wspaniale. Ludzie są dla siebie bardzo życzliwi, także tak. Jest naprawdę cudownie. Pogoda dopisuje, czego chcieć więcej. Tylko tej zmiany teraz, zmiany na lepsze. Z tego, co słyszę... Aby nam się udało. Z tego, co słyszę i mamy...